w życiu i serce me w ukryciu czule szepnęło i rzekłam tak sobie, ja w to wchodzę i będzie nam po drodze, choć mi mówili no bez zmian. Ujrzałam raz tego reportera, piękny był jak cholera i miał garnitur, sprzęt i lans. Laptopa miał z Wi-Fi, z GPS-em, a ja tylko z notesem, z którym nie miałam żadnych szans. On mój marzony, mój tęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym Krakówku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy. To nie już w podnietach, że przyjedziesz po nią sam, że zabierzesz ją jako spółkę swą hen do koncernu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten szum ja sobie wyobrażam, Boże mój, na rynku pracy tu, gdy kupisz me udziały, oj, będzie bój. O mój tęskniony, któż cię pragnie tak jak ja? Lecz jam jest misyjna, nie atrakcyjna, inteligencja. Pamiętam dzień, pora już wieczorna, ubrałam zgrabny format, błyszczący tytuł, krótki lit, z nadzieją, że skok obrotów da mi stargę tę przed oczami. Wyszłam na rynek mediów, gdy tam już rozsiadła się właśnie ona, dmuchana, nakręcona, tak wszędobylska przejmać, budząca grozę w mym kosztorysie, wiadomość o kryzysie i znowu mnie nie chciały się wyrać. O mój tęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym Krakówku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że mała gazeta to mnie już podnieta, że przyjedziesz po nią sam, że zabierzesz ją jako spółkę swą do koncernu bram. Ten krzyk, ten gwałt, ten szum ja sobie wyobrażam, Boże mój, na rynku pracy tu, gdy kupisz me udziały, oj, będzie bój. Zygmunt Białostocki, Michał Kuźmiński.